Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Detektywem Izakiem, gdzie staramy się złapać wszystkich cheaterów na świecie w Counter-Strike Global Offensive. Trzeba wszystkich dorwać, wszystkich zbanować. A w sumie okazja do tego odcinku jest dosyć specjalna, ponieważ dokładnie wczoraj stuknęło mi 200 tysięcy subskrypcji na YouTubie. Prawie 100 tysięcy właściwie w miesiąc mi stuknęło, także to jest, słuchajcie, niesamowite, w jakim tempie to się wszystko rozwija. No i tutaj z tego miejsca chciałbym Wam serdecznie podziękować, bo to pewnie dzięki Wam tyle subów udało się wbić na YouTubach. I z tej okazji będzie, słuchajcie, kolejny 24-godzinny stream, pewnie z jakimiś giveawayami dla Was, ale o tym na pewno jeszcze dogram jakiś filmik. A teraz już skupimy się chyba na samym Overwatchu, gdzie będziemy sobie po prostu oglądać demka cheaterów, mam nadzieję, no bo chciałbym takich cheaterów faktycznie dorwać. Ostatnio było z tymi cheaterami różnie. Nie, mam nadzieję, że dzisiaj bez kłopotów znajdziemy jakichś oszustów, chamskich oszustów, którzy próbują oszukać innych graczy. To jest bardzo denerwujące. Ostatnio pograłem sobie parę matchmakingów na Global Elitech, no i powiem wam, że strasznie się denerwowałem, bo na trzy mecze, które rozegrałem, w dwóch byli cheaterzy i to tacy dosyć ewidentni. No ale zobaczymy, może akurat na nich właśnie dzisiaj trafimy podczas tego Overwatcha, także zabieramy się do oglądania w Counter-Strike'u 10 do 7. Zobaczymy sobie, ile ma pan Suspect fragów jak na razie. Suspect? Jeden frag? Jeden frag? Koleś ma jednego fraga i oglądam demo tego gościa? No dobra, może teraz się odpali, słuchajcie. O, no zobaczymy, słuchajcie, do tej pory miał jednego fraga, teraz trzeba headshota nagle ze scouta. Także zaczynają być schody. No zobaczymy, może coś się tutaj w końcu zacznie dziać, słuchajcie, bo początek to jest taki dosyć średni, bym powiedział. Nie, on chyba po prostu jest tak fatalnie cienki, chyba dlatego go zreportowali. Szkurde blade. Robił średnio 30 damage na rundę w pierwszej połówce, teraz w drugiej połówce 53, no ale dlatego, że strzelił głowę ze scouta, która zabiera te 250 obrażeń. Aha, dobra, okej, słuchajcie, być może koleś właśnie grał na początku beznadziejnie, być może przez pierwszą połówkę, nie wiem, sobie siedział albo dał pograć bratu, albo tacie, wszystko jedno, a teraz zaczął się odpalać. Myślałem, że już będzie niego strzelał przez tę ścianę, kurde, zostaje sam na, nie, został jeszcze jeden kolega, ale jest dwóch na czterech, także może tutaj zobaczymy coś ciekawego. Jego kolega idzie od respa, aha, dobra. Dobra, czyli gościu się odpalił, chyba się wkurzył po prostu, wściekł się, że jest tak beznadziejnie słaby i koleś się odpalił. To jest po prostu już masakra, słuchajcie, jeżeli gość, który nie potrafi grać, tak, dostaje w pierdziel, się wścieknie po prostu, dostaje rage'a i odpala haksy, a tutaj w tym momencie to jak dla mnie to koleś jest ewidentny, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale jeżeli koleś przez całą pierwszą połówkę miał jednego fraga, później przez pierwszą część drugiej połówki też miał jednego fraga, a nagle zaczął strzelać takie strzały, takie headshoty, to już śmierdzi i to nieźle, słuchajcie. I to bynajmniej nie dlatego, że koleś się nie myje na przykład od dwóch dni, czy trzech, czy dziesięciu, tylko po prostu koleś jest śmierdzącym haksem. Także mówiłem o tym, że fajnie by było jakiegoś haksa dorwać, no i wygląda na to, że wszystko tutaj idzie po mojej myśli. Mam nadzieję, że koleś dostanie bana bardzo szybko od Gabena. Zobaczcie, co on robi, zobaczcie, on wszystko wie. Ostatni. Dobra, już wie, gdzie jest przeciwnik. Już wie, gdzie jest przeciwnik. Patrzcie, jak wychylił się z celownikiem na niego, bo myślał, że wychyla przed tym, przed tą skrzynką. Teraz zobaczymy, jak sobie poradzi. Zobaczysz, wychyla. No ale skawerował go dobrze Eclipse. No dobra, no ale słuchajcie, widzieliśmy jak on strzela. Są logi oczywiście na GoTV, to jest jasne i na pewno część z was być może tak sobie teraz pomyślała, że nie, no może miał fartę, może to był lag na GoTV, ale to nie był lag na GoTV, to było widać, że no koleś nawet nie zobaczył modelu, a już zaczął strzelać w przeciwnika, więc no tutaj moim zdaniem to są absolutne wallhacksy, w sensie to jest absolutny wallhack. Może zobaczycie znowu, no i teraz niecelnie. Teraz troszkę się chyba powstrzymał. No, za bardzo skuteczny to on nie jest. Nie wiem, czy teraz zaczął się kryć, czy o co chodzi. Ale zobaczcie, jak on szybko reaguje na to, co się dzieje, nie? On próbuje się jeszcze troszeczkę kryć tymi haksami, ale to nie, no to jest ewidentny wallhack, no to jest. Zobaczcie, w ogóle tak, olewa całkowicie bombsite. Już się wychyla na galę i wie, że tam jest dwójka przeciwników, nie? A strzelać to on nie potrafi, po prostu używa haksów. No, używa bezczelnych haksów i taka prawda. Grać nie potrafi. Nie, on po prostu jest strasznie mierny. Strasznie mierny i po prostu się odpalił. No, przegrywał, miał jednego fraga przez cały mecz, w końcu się wściekł i odpalił sobie haksy.
widzimy, że jak już jest koleś przed nim, tak, to w ogóle staje WP gra bardzo nieskutecznie. No tylko kiedy widzi człowieka przez ścianę i wychyla za ścianę, to wtedy dopiero, tak? No zobaczcie, wychyla się idealnie wcelowany w przeciwnika. O, i teraz zobaczył na wallhacku, że już podbiega do niego na dół. No teraz może słyszał nawet, teraz mógł słyszeć, ale ja już trochę jestem uprzedzony tego gościa, bo moim zdaniem jest 100% haksem, więc wszystko, czego nie zrobi, będę traktował jako haks, ale no, ale myślę, że to już jest dosyć ewidentne. To oczywiście mógłby wiedzieć, że przeciwnik będzie podchodził, że będą się podsadzali, bo to było słychać wszystko. I teraz na niego będzie po prostu czekał, ale to mógłby zrobić każdy gracz tak naprawdę. Wycofuje się do respa, no i zobaczymy, co wykombinuje w takim razie. Zmienia pozycję, no i robi mądrze generalnie, robi bardzo dobrze, bo tam było go widać, było go słychać, tak, więc woli zmienić pozycję. Ale zobaczcie, co on strzela, zobaczcie, jak się wycofował od razu się przed przeciwnikiem, no tutaj ewidentnie widział go przez ścianę. No i już wie, gdzie poszedł przeciwnik, nie, wie, gdzie jest już drugi, bo zrobił sobie skanik przez ścianę. No tej rundy nie ma prawa wygrać, nie? No nie ma prawa tej rundy wygrać po prostu, no widzicie, gdyby miał jeszcze imbota, to jeszcze spoko, ale to bez szans, no i piękny nejdzik, kurde, odbił mu się od oka prawego. No i musiał go zabić, także udało się. No także słuchajcie, już odcinek mi się podoba, dlatego że mamy ewidentnego haksa, który grał jak kupa przez sam początek meczu. Miał jednego fraga przez całe 20 rund mniej więcej, no nie całe 20 rund, jakieś tam 18 rund. Później wściekł się i ewidentnie odpalił haksy, tak? No a i tak widzicie, jak gra, no kurczę, nie zawsze z haksami, tak, z wallhackiem można wygrać. Jeżeli się nie odpalisz na maksa, to czasami i tak jesteś na tyle słaby, że cię goście porobią, nie? Wystarczy po prostu się odpowiednio wychylać, najlepiej wychodzić we dwóch na jednego zawodnika. On nie wytrzymał, wychyliłby, ale widzicie, koleś po prostu na niego był wcelowany i czekał, tak? Miał terrorysta Manati przewagę. Pamiętajcie, że generalnie tutaj The Suspect, nie? To jest w każdym meczu, zawsze zawodnik, którego oglądamy, nazywa się The Suspect, bo to jest po prostu ochrona danych osobowych tutaj przez Valve, więc tak to wygląda. Dobra, zobaczymy, co teraz wykombinuje. No, nie wiem, na kogo wychylić tak dokładnie. Oj, od pleców mam przeciwnika, no i widzicie, co się dzieje. No jego wallhack niestety nie działa 360 stopni, nie ma monitora takiego dookoła swojej głowy, nie? Żeby mógł się tak odwracać, gdzie jest przeciwnik, musiałby to robić jednak w grze, więc tak to wygląda, no ale mamy jednego, kurczę, niezłego haksa. Nawet ma jednego skina do pistoletu, P250 Boreal Forest, pewnie mu wyleciał na matchmakingu. Dobra, teraz coś tutaj podchodzi, jest na pochylni, teraz się jakiś na niego wychyli, bulldog sobie na niego czekał. No i zobaczcie, jak on mierzy przez tą ścianę, no to jest 100% haksior, no to jest 100% haksior na wallhacku i na pewno kolesia dorwę, słuchajcie, najlepiej na pewno kolesia dorwę i pozbawimy go konta. No zobaczcie, zaczął coś tam strzelać w końcu The Suspect, nie? 11 fragów w tym momencie, a przed chwilą miał jeden, więc tak to wygląda. Teraz się skrada na walku, no i dobrze robi, że skrada się na walku, bo z tej pozycji tutaj wszystko słychać, nie? Tylko że ten koleś na pochylnie dał info, że Suspect skraca, no tylko że ten i tak będzie miał przewagę, bo będzie wiedział, gdzie jest rywal, zobaczcie, jak się wceluje w niego od razu. No movementu kobry to on nie ma. I boi się wychylić, bo tam jest snajper, który jest celowany, rany. I zmieni pozycję, no to za gość. Znaczy on jest tak słaby, że mimo, że ma wallhacka, to i tak się boi wychylać i pojedynkować się ze snajperką. A wiecie, co można zrobić w takiej sytuacji? Po prostu można wychylić się tutaj na taką pozycję, nie? Jeżeli wiecie, gdzie jest przeciwnik. Wychylić się na momencik z nożem, tak? Na dosłownie milimetr z nożem, tak, żeby szybko wychylić i cofnąć, nie? Wychylić, cofnąć. I wtedy najprawdopodobniej snajper odda strzał. Wtedy możecie spokojnie szybko po tym nożu zmienić broń na kałacha i wychylić na niego znowu, nie? Możecie na przykład się ustawić za kantem i rzucić sobie na przykład pistolet do przodu, przed siebie, nie? A zobaczcie, czeka na niego. No ma bombę w sumie, robi mądrze, tak? Tylko że wie, gdzie jest przeciwnik dokładnie. No i tak się dał zabić, no Jezus Maria. Oj, masakra. Czasami właśnie tak się robi, nie? Że jak wiecie, że jest snajper wcelowany, to się wyrzuca na przykład pistolet albo karabin, po to, żeby na niego wychylić z pistoletem, nie? Bo często, kiedy snajper jest już trochę spanikowany, znaczy zestresowany, by sytuacja jeden na jednego, czy w jakimś takim ważnym momencie, nie? To czasami snajper spanikuje i strzeli po prostu, dlatego że zobaczy jakiś ruch, tak? A jakiś ruch to od razu jest reakcja. Więc tak to właśnie wygląda. No dobra, jest ustawiony znowu pan podejrzany na dywanach. Zaraz pewnie wbiegnie terroryści, no, pochylnią, ale on czeka na dywany cały czas. No i idealnie wychyla się na głowę. No widzimy nawet te skany przez ściany, koleś już nawet specjalnie się nie kryje, po prostu jest oszustem, jest cheaterem, jest haksem i trzeba go po prostu zbanować. I mam nadzieję, że takich dem będzie więcej, bo na pewno tutaj nie ulega wątpliwości to, że jest cheaterem. Czasami są takie dema, że nie jestem pewny, tak? Że jestem taki na 80% pewny, no jednak
Jednak często jestem w stanie zaryzykować i zagłosować, że jest haksem. No i tak Valve będzie się temu przyglądać. To nie jest tak, że jak ja zaznaczę, że koleś jest na pewno haksem, to od razu dostaje bana z ręki, bo to jeszcze Valve musi się tym zainteresować. Oni po prostu zbierał sobie te demka, tak, gdzie ludzie zaznaczają, że na pewno koleś jest haksem i wtedy dopiero banują. I tutaj chyba nie będą mieli żadnego problemu z tym, żeby zbanować tego gościa. Także mam nadzieję, że już niedługo koleś zakończy swoją karierę z Counter-Strike'iem na tym koncie, przynajmniej pewnie, skoro jest haksem, to prawdopodobnie sobie kupi nowy, bo tak to zwykle jest. Dobra, mamy koniec demka, no chyba nikt tutaj nie myśli nad tym, że gość jest czysty. Myślę, że każdy absolutnie się zgadza, że koleś jest haksem. Nie miał aima, to ewidentnie nie miał aima, on po prostu strzelał bardzo, bardzo słabo, zresztą tak jak widzieliście, ale haks miał ewidentny, miał wellhacka ewidentnego po prostu. Także cóż, no tak to czasami jest, niestety, też mnie boli, ewidentnie, boli mnie, że jeżeli gram z kolegami, tak, gram ze swoją ekipą w Counter-Strike'u i wygrywamy mecz, wiecie, wysoko i wszystko idzie jak po maśle i wszystko idzie fajnie, mamy 14-3, na przykład wynik nawet na globalach, takie rzeczy też się zdarzają, a nagle kupa, koleś się odpala, biega, kurde, kręcąc się w kółko, po prostu zezy mnie i po prostu tak to wszystko wygląda. A my po prostu padamy jak po prostu muchy, nie? I meczu się nie da wygrać po prostu, nie? Nie da się, po prostu się nie da. No, to oczywiście koleś miał haksy, absolutnie. Także fajne demko, ciekawe demko, widzieliście jeden typ haksów, czyli haksy, które się odpalają po czasie. Kiedy przegrywają, dostają po dupie ostro, to się odpalają właśnie w ciągu meczu. Nie zaczynają od początku z haksami, tylko dopiero później. I tak to właśnie wyglądało w tym momencie. Także mieliśmy ciekawy typ haksa. Odpalimy sobie kolejne demko. Już się pobiera kolejny dowód, także spróbujemy złapać kolejnego cheatera. Jak na razie jedno demko, jeden cheater, także na razie stosunek ładny, zobaczymy co to będzie dalej. Dobra, zobaczymy jak będzie wynik, jest już 7-2, suspect ma 17 fragów. Na razie to wygląda na smurfa, ale poczekajmy sobie spokojnie, może to ja. Nie, zobaczymy, słuchajcie. Gracz P90 przegrali teraz rundę gracze CT, także teraz to będzie runda pana suspecta, zobaczymy co teraz wykombinuje. Oj, patrzcie, już się dzieje magia, Widzieliście jak się wychylał, scelowany w gościa przez ścianę? To już się dzieje magia. To chyba jednak nie jest smurf. Dobra, jest smoke. Zobaczymy, czy przykryje jakkolwiek terrorystów. Rzuca flasha, dość ryzykownie wchodzi na te plecy, ale... Ale już wie. No dobra, 8-2, udało się wygrać rundę. Spoko, ale moim zdaniem to dorwiemy kolejnego cheatera, słuchajcie, No koleś w 10 rund ma 21 fragów, wynik bardzo dobry. No i ciekawe, jak to będzie w takim razie wyglądało dalej. Dobra, znowu skraca domek. Oj, zobaczył gościa i zobaczcie, już nie wychyla. No i wychyla Spitfire'em na przeciwnika, no. Oj, już, zobaczcie, wychylał się koleś przez ścianę, nie? Wychylał się koleś przez ścianę, ten już leciał na jego celownikiem, to było niesamowite, naprawdę. A czy powiem, że kurczę. Czy da się tutaj cofnąć? A, round, czy da cofnąć? Nie da się cofnąć round. Niestety się nie da cofnąć round. Ale kurde, ażbym to demko przewinął. Jeszcze sobie odpalimy jeszcze raz, bo jestem sam ciekawy, słuchajcie. Jak to wyglądało, czy się to zgadza. Przewiniemy sobie tą jedną rundę na szybko po prostu, bo to i tak by było dość szybkie, spoko. Okej. Bo jestem bardzo ciekawy, jak to poszło, słuchajcie. Dobra, po flashu wychyla i zaraz zobaczymy, czy faktycznie mierzył przez ścianę. Dobra, teraz widzi, że koleś się już wychyla. I już na niego leciał celownikiem, nie? No, zanim się wychylił jeszcze. Znaczy, tak czasami robi, ale moim zdaniem to koleś ma haksy, po prostu ma wallhacka. Kolejny gość. Tak bym stawiał. Bo za szybko to wygląda, słuchajcie. Oczywiście lagi go TV są, ale to jest za szybkie i za mocno koleś skanuje po ścianach. No. Teraz się ciekawie ustawił. No, dobra. No to widzimy, co się dzieje. Myślał, czy nie strzelić, nie? No i wchodzi na plecy idealnie, nie? Niczego sobie nie sprawdza, pędzi po prostu na plecy. No dobra, chyba też już jesteście dosyć pewni w tym momencie, co się stało, nie? W tej akcji. No koleś kompletnie się nie przejmuje w ogóle niczym, w sensie tak, namierzył kolesia przez ścianę, przez drzwi, przy drzwiach, tak?
Nie oddał strzału, bo być może się przestraszył, że to byłoby zbyt oczywiste, ale chyba i tak koleś jest dosyć obvious, oczywisty, co tutaj dokładnie dzieje. No i teraz wpuścił zawodników na wentyl, zobaczcie, że wychylał na kolejnych, wiedząc, że biegną tam kolejni zawodnicy. Jeszcze dorwie tą bombę, nie, z aimem to też, może to jest ten sam koleś w sumie. Czyli sobie rozegrał dwa mecze po prostu, jeden po drugim i już wściekły po poprzednim meczu, gra sobie z wallhackiem cały czas. Ale nie, no ten ma chyba trochę jednak lepszego aima niż tamten, bo jednak jak ma kolesia na wprost, to coś tam jest w stanie strzelić. Także to nie jest chyba ta sama osoba, ale... No ale... Mamy haksiorki. To było akurat normalne. Dobra, słyszę przeciwnika. Będę się ustawił, tylko że znowu strzelę trochę za szybko. Ma M4-1 Basilisk. No to w sumie tego Basiliska straci. Nie wiem, ale ten Basilisk jest teraz warty. Pewnie coś koło jednego euro, może półtora, może dwóch. Coś takiego pewnie. No ale gościu chyba tego Basiliska niedługo straci. 30 fragów w tym momencie. 14 rund. No wynik najgorszy, bym powiedział. No cóż. Nie wiem, jakie tutaj są dokładnie rangi, ale gościu moim zdaniem ma haksy po prostu. Kolejny cheater do zbanowania. Także detektyw Izak Wakcy. Zobaczcie, teraz zobaczcie, zupełnie zmienił w ogóle swój styl gry w tej rundzie. Tak jak cały czas właśnie skracał, teraz zobaczył kolesi, którzy pobiegają pod domek i zatrzymał się momentalnie na silosie, nie? To są takie akcje haksora po prostu, nie? Czyli niektóre rzeczy się robi tak trochę nieświadomie, próbując nawet kryć z jakimiś haksami. O, teraz zobaczył, że koleś jest odwrócony plecami, no i zobaczy, co on robi. No to jest 100% hakser, kurde. 100% hakser, który skraci twoje skiny, a godność to już trafił dawno temu. Także mamy kolejnego haksa. Dzisiaj naprawdę szczęśliwy odcinek, słuchajcie, bo ledwo odpaliłem nagrywanie, już kurde, koleś z haksami. Teraz kolejny koleś z haksami, no coś pięknego, słuchajcie. Naprawdę ten Overwatch to jest fajna sprawa, bo można jednak tych cheaterów pobanować. Jest ich naprawdę sporo w Counter-Strike'u, ale ja mam też sporo czasu, także jeszcze nas długa droga czeka, słuchajcie, z banowaniem cheaterów. Dobra, teraz na górze. O, ale teraz zatrzymał się Robin, miał jakiś laga dziwnego. O, nie trafiony granat, no niestety. Zgrudzonych granatów wallhack nie pomaga. Oj, teraz nie wiedział, na kogo się wychylić, zobaczcie, miał teraz rozterkę, bo jeden koleś był na górze, drugi był na dole i tak zatrzymał się, tak się myśli, kurde, co teraz zrobić, już paranoja, w ogóle co się dzieje, zaczął w ogóle drżeć już cały, nie? Bo wallhack mu w tym momencie nie pomógł i w tym momencie sobie myśli, kurde, nie no, wallhack spoko, ale to chyba za mało, nie? I teraz click aimbot. I teraz zobaczymy, co wykombinuje. No ma jeszcze grindera, proszę bardzo, czyli straci tak, M4-1 Basilisk, skraci i straci grindera. Ciekawe, czy sobie konfiguruje w tym momencie haksy. Bardzo możliwe, że tak, bo czasami właśnie tak ludzie zatrzymują na respie jak głupki, nie? I jak mają haksy, taki sobie ustawiał, a może MBC też sobie odpalę. Teraz w sumie śmiesznie, bo akurat dwójka antyterrorystów przebiegła, więc zobaczymy, czy będziemy miał aimbota jeszcze do tego, bo teraz sam wallhack mu nie pomógł, nie? No nie miał jak po prostu go wygrać już po prostu. Ciekawe, co nam pokaże. No idzie na plecy. Nie, aimbota nie ma. Nie strzela dobrze, on po prostu ma wallhacka i tyle. Zobaczcie, jak on strzela, patrzcie, on strzela, kurde, on strzelał sobie w murek, który był metr nad przeciwnikiem. Nieźle. Dobra, słuchajcie, no to nie był aimbot oczywiście, to nie był aimbot, nie było to także jakieś przerywanie w grze, nie był griefing, nie był jakiś inny hack, to był ewidentny wallhack po prostu, ewidentny 100% wallhack. Także sobie wysyłamy werdykt. No i co? Może jeszcze sobie zrobimy jednego Overwatcha w sumie, nie będę jeszcze kończył odcinka, a tym bardziej, że to, kurczę, 200 tysięcy osób stuknęło wczoraj. O rany, nie wymilczyłem telefonu, wybaczcie ten dźwięk. No w każdym razie sobie odpalimy jeszcze jeden Overwatch Evidence, czyli dowód z Overwatcha, zreportowany ktoś przez zawodników. Tak, słuchajcie, jeżeli lubicie serię, to pamiętajcie oczywiście o łapce w górę, jeżeli lubicie serię Overwatch, jeżeli chętnie i przyjemnie spędza wam się czas przy tym. No i na pewno trzeba dzisiaj zostawić łapki w dół, bo żeśmy dorwali co najmniej dwóch cheaterów, a może dorwiemy trzeciego. Zaraz zobaczymy, kto się tutaj będzie czaił w ostatnim demku. Dobra, mamy demo 13-7, o, czyli w sumie coś się może zacząć dziać, bo terroryści przegrywają dosyć wysoko. Suspect ma 24 flagi w tym momencie. No to jest niezły wynik, ale i tak, no, drużyna przegrywa, więc te 24 flagi wiele nie znaczą w momencie, kiedy przegrywa się 6 rundami, tak naprawdę. Podnosi sobie shotguna, no zobaczymy. Może dzisiaj będziemy mieli wielkie szczęście i dorwiemy 3 cheaterów. Chciałbym, żeby tak było, bo w sumie po to jest ta seria, nie? Detektyw Izak ma dorwać cheaterów, kurczę, a nie uniewinniać ludzi. Ja nie jestem adwokatem, tylko jestem, kurde, prokuratorem. Tak naprawdę. Dobra, zobaczymy, co sobie suspect wymyśli. Ale sobie po prostu czeka, tam jest ten gościu na środku. I zobaczcie, wychylenie środek na łoku. Nie, boi się, no dobra, no to jest spoko. Oj, teraz skraca guz trupialnie, zostanie tam pan podejrzany. Ale słyszę, wszystko słyszę, na pewno słyszę wszystko.
Strzał prosto w głowę, bardzo szybki, to już jest trochę podejrzane, ale cały czas pamiętam, mam w głowie, że to może być ten lag GoTV. Najlepsze jest teraz to, że on sobie nie wziął M4, tylko cały czas gra z shotgunem, to jest bardzo ciekawe. Dobra, od flasha odwrócił się normalnie. Czasami fajnie zobaczyć sobie właśnie, jak ktoś się odwraca od flasha, który na przykład jeszcze nie wyleciał z rogu, który widać, że koleś może być haksy. Dobra, z aimem to u niego jest też chyba różnie. No ale zobaczymy, co jeszcze będzie się dalej działo, słuchajcie, na razie sobie wyłączymy może ten Demon GUI. Zobaczymy, co jeszcze wymyśli. Dobra, teraz snajperka. Okay, jest tu smoke. Nie wychyla. Oj, tak jakby chciał skrócić gościu. I w sumie się spojrzał w tym momencie w ten punkcik, ale to może być wszystko przypadkowe, nie? Dzisiaj jestem już strasznie uprzedzony do tych cheaterów, bo kurczę, żeśmy dorwali takich dwóch ewidentnych, nie? Na razie czeka. No, ostatnio w sumie koleś skrócił trupiarnię, więc robi mądrze właściwie, nie? Okej, no jest frag dla niego, taki normalny w sumie, no. To nie było z jakimś przyspieszaniem za dużym. Dobra, jego kolega wyszedł na środek, ale zginął. Ma przeciwnika na gali. Sprawdza tą galę. O, niecelny strzał. On może mieć wallhacker, tylko może się dobrze kryć. O mój Boże. Może się z tym kryć też, nie? Bo jednak sprawdza te pozycje dobrze. On gra tak bardzo pewnie i tak się ustawia bardzo pewnie, jakby... Jakby nie bał się, że skąd mu przyjdzie przeciwnik, nie? Zobaczcie, popatrzył sobie galę, ale długiej sobie już nie popatrzył. Oj! To był bardzo szybki strzał, wam powiem szczerze. Ale w ogóle na przykład nie bał się długiej, tak? No przecież w takiej sytuacji to już można się bać, że ktoś skróci. Tym bardziej, że jest przewaga CT, w takiej sytuacji często się skraca pozycji. Tym bardziej, że wiadomo dokładnie, gdzie są przeciwnicy. A spojrzał się na galę, tak? Jakby spodziewał się, że tam ktoś będzie na krótko. I nie spojrzał się od razu na przeciwnika, więc to okej, okay, ale tak się czuję bardzo pewnie, nie? Sprawdzę miejscówki, spoko. O, i teraz wychyla sobie na raty, na spokojnie. No, robi mądrze, ale strzela bardzo szybko, kurczę, to mi się nie podoba. Ta szybkość strzelania, słuchajcie, moim zdaniem to koleś może mieć wallhacka po prostu, bo to jest za dużo takich strzałów. I teraz znów pilnował, słuchajcie, pilnował sobie środka. Nie wiem skąd on wiedział, że koleś będzie na środku, raczej powinien pilnować gali, tak? Żeby go z gali nie zabił przeciwnik, tak naprawdę, bo to jest niebezpieczniejsza pozycja. No nie wiem o co tu chodzi tak naprawdę, ale to jest coś dziwnego. No 14-8 w każdym razie, zobaczymy co jeszcze tutaj się będzie działo. Jest Eevee na długiej, no tutaj oddawał strzały, więc może wiedzieć pan podejrzany. No to był ładny strzał, absolutnie. Ładnie sobie z rywalem poradził po prostu ze snajperki. Celowane w bombsite, ten to jest całkowicie normalne, że się tutaj wcelowuje w bombsite. Ja sobie może później jeszcze obejrzę ten początek dema na zwolnionym tempie, po prostu na wszelki wypadek. Bo te strzały są bardzo, bardzo precyzyjne i bardzo szybkie. Za szybkie na pewno, no oczywiście mogło to być lagi GoTV, ale jestem ciekawy. Może w końcu będzie jakaś taka akcja, która przesądzi o tym, że zagłosuje tym, że jest haksem albo nie haksem. Zaraz zobaczymy. Oj, podło. Pomaga mu kolega, bardzo dobrze. No ale ładnie mask zagrał teraz. No bardzo szybko strzela, nie? Bardzo szybko strzela, to na pewno. Dobra, wie, że zrobił gusa, tam był jeszcze mask, więc na pewno wie, że tam jest jeden jeszcze przeciwnik. Po prostu czeka. Dolny trupialni już mu dołącza jeden przeciwnik. Okej, okay, zobaczymy co to będzie w takim razie. Zmienię troszeczkę kąt patrzenia, ale bardzo dobrze, bardzo mądrze. Tutaj jest siedmka, to jest dziewiątka, spoko. Ach, ten kursor, co? Po prostu czeka na przeciwników. Mas przyleciał do prawej strony. Tego nie było do końca słychać w sumie, chociaż... Mask zaraz nie wytrzyma, on wychyli, on musi wychylić. No i bardzo szybko reaguje, nie? I to jest dziwne, że on tym zoomem, jak sobie zoomuje, tak? Kurde, nie narysuję wam teraz tego, ale jak on zoomuje, to on te dragshoty robi w ogóle na kąt, z którego wychyla przeciwnika, nie na przeciwnika. To jest jakieś strasznie dziwne strzelanie, nie? No. Zobaczył chyba przeciwnika przez ścianę na bombsecie, bo zatrzymał się, nie? Biegał, zobaczył rywala przez ścianę i spowolnił już tempo, tak? Żeby się dobrze ustawić. To już jest takie naprawdę bardzo podejrzane. I teraz chcę sobie zagrać pod publikę.
Nie, no moim zdaniem koleś ma haksy, no kurczę. On już się na pewno lepiej kryje z tymi haksami, nie? W sensie na pewno gra dużo, dużo lepiej niż poprzednicy, bo tam to były haksy ewidentne, ale my tutaj nie jesteśmy tylko po to, żeby zbanować tych haksów ewidentnych, no bo niektórzy jednak też się potrafią kryć z tymi haksami, nie? Nie no, kurde, to jest niesamowicie szybkie, nie? Są logi GoTV, ale bez przesady, no. I każdy właściwie strzał jest taki, no to jest za dużo. Wiecie, bo są takie haksy, którym wszystko jedno, bo mogą dostać bana i nic im to nie przeszkadza, nie? Teraz dostał po głowie. A są takie haksy, którym zależy i chcą się trochę pokryć, nie? A tutaj też jest ten system Valve działa w ten sposób, także musisz zaznaczyć, że jesteś w 100% pewny, że koleś ma haksy, no nie? Tutaj to ewidentnie nie jest to taki same demo jak poprzednie, bo w tamtych jednak było tak, że no te haksy były ewidentne, bo że było widać, że mierzą przez ściany, że wychylają się z prefire'em bezczelnie, tak? Tutaj tych haksów już tak ewidentnie nie widać, chociaż no te strzały też są zbyt szybkie z tej snajperki, nie? Zobaczymy, co się teraz wydarzy. W momencie bez zginął jego kolega. No jest 3 na 5. Na środku lamp fraguje dwukrotnie. No i został 1 na 5. To może być ciekawe w takim razie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra. Zrobił sobie jakby skanika na prawą stronę. Cały czas zobaczył, jakby sobie patrzył plecy w ogóle przez ściany. To jest kurde jakieś dziwne. No to kto tak robi w ogóle? Zresztą tam nikogo nie zobaczy na plecach, bo jest za daleko rywal, także... Chodzi sobie na wam, nie sprawdzę sobie w ogóle, zobaczcie, jest kurde 5 na 1, a koleś sobie nawet nie sprawdził samochodu, w ogóle wychodzi sobie tutaj na luzie, nie? I tylko czeka na przeciwnika, no tutaj, jak dla mnie koleś jest haksem, słuchajcie, nie wiem, czy każdy się ze mną zgodzi, nie musi każdy ze mną zgadzać, ale dla mnie, słuchajcie, koleś jest haksem. Nie no, nie ma szans wygrać tej rundy. Ale przez takie dziwne akcje, nie? Zobaczcie, że on w ogóle gra strasznie pewnie, gra zbyt pewnie. On się kryje, on faktycznie się kryje. O, teraz to był strzał bardzo szybki. Zobaczył, że koleś wychyla i się przestraszył go nieco. Ale później już bierze celownik na górę, jak rywal się niego wychylał z góry, nie? Już nie na dole. Także to było bardzo, bardzo ciekawe. Nie, moim zdaniem koleś haksuje, słuchajcie. Nie wiem, czy się ze mną wszyscy zgodzą, być może nie wszyscy. Absolutnie nie uważam, że na przykład dlatego uważam, że jest haksem i zostanie zgłoszone, bo jest lepszy ode mnie. Oczywiście, że strzela znowu lepiej ode mnie, bo każdy strzela lepiej ze snajperki ode mnie. No to chodzi o to, żeby jednak wyczyścić tę scenę Counter-Strike'a z cheaterów, a ten koleś moim zdaniem cheaterem jest. O rany. On nie jest taki bezczelnym, nie jest takim bezczelnym haksem, nie? Takim bezczelnym, w sensie, że no kurde, no wychyla z prefire'em i w ogóle, ale jednak gościu bardzo dużo wie, cały czas, nie wiem, skanuje przez te ściany, patrząc, gdzie są przeciwnicy. Tak, był tam wtedy sam, 1 na 5, to było widać po prostu, to było widać, no bo zginęli na środku, w dolnej trupiarni, tak? Na środku właściwie. I skanował sobie plecy, czy przypadkiem nie idzie mu na plecy rywal, nie? Ale całkowicie te plecy później olał, jakby zobaczył, że jest czysto. I już się kompletnie pleców nie był, to jest niesamowite. Dobra, 12-15, no przegrywają, więc nie zawsze haksy pomagają, no ma tych fragów 38, to jest naprawdę, naprawdę dużo. Zobaczcie, że ani razu nie zginął jakoś w plecy czy coś, prawda? No teraz zobaczył rywala na gali, więc pewnie się w nią zaraz wceluje i to jest zrozumiałe, ale... No ale... Nie, pójdzie do topiarni górnej, okej. Jest 3 na 4, przewaga po stronie CT. Zobaczymy, czy da radę. Teraz jest, koleś jest za samochodem, nie? Zobaczymy, czy teraz sprawdzi tą pozycję. Jestem sam ciekawy. On dziwnie się tak patrzy, nie? Okej, okay, patrzcie, co będzie działo. No i teraz sprawdził, kurde, pozycję, no. I już, a już boomsite'u nie sprawdzi sobie, nie? No, teraz, no to jest, kurde, niesamowite, no. Oj, no nie zobaczy go. Nie, no zobaczcie, no koleś jest haksem, no taka prawda. No, jeszcze headshot. Oj, zobaczył kolesia w trupie i już zareagował. Po prostu zobaczył kolesia przez bramę i już nagle stresik, nie? Już nagle ekran zachwiał momentalnie. No tylko jest, kurde, to jest ewidentny haks, nie? To już, no nie wiem, kto się ze mną nie zgodzi w tym przypadku. Koleś się próbuje kryć, ale niezbyt dobrze, no jak się okazuje jednak, bo... O, zobaczcie, koleś wybiegał przez moment na trupie i już chciał podkraść bombę i zatrzymał się. Momentalnie to są ewidentne dowody na to, że koleś jest haksem po prostu. Ta runda to jest ewidentny dowód na to, że jest haksem. Okej. Okay. No jest frag oczywiście. No i dał się zabić. Dał się zabić, ale słuchajcie, moim zdaniem koleś jest ewidentnym haksiorem. Mamy 3 wallhacki dzisiaj, także odcinek myślę, że jak najbardziej udany. 3 na 3 osoby cheatowały, moim zdaniem oczywiście. Nie wiem, czy się ze mną wszyscy zgodzą, ale jeżeli ktoś się ze mną nie zgodzi, to...
To ja się z wami nie zgadzam, że się nie zgadzacie, dlatego że uważam, że to są ewidentne haksy. Dwa takie stuprocentowe, znaczy dwustuprocentowe, no to było takie kurde chamsko ewidentne po prostu, no bezczelne psucie gry. Tutaj trochę się próbował koleś kryć, ale no i widać, że nie gra pierwszy raz na haksach po prostu, tak? Że nie gra pierwszy raz na haksach, bo już trochę na haksach spędził, dlatego tym bardziej się cieszę, że takiego gościa możemy kurde zbanować, nie? Evident beyond reasonable doubt, czyli w ogóle ponad wszelką miarę jest koleś stuprocentowym haksem. Także zbanowaliśmy trzech cheaterów dzisiaj, także koniecznie słuchajcie dzisiaj łapki w górę, kurde, bo żeśmy dorwali trzech cheaterów wspólnymi siłami, oczywiście jakbyście to oglądali, myślę, że też żeście się czuli podobnie jak ja, szczęśliwi, tak, że żeśmy dorwali cheaterów, a jednocześnie wkurzeni, że tacy goście cały czas sobie biegają po serwerach i często wam też psują grę, także słuchajcie, trzech cheaterów zbanowanych, tych trzech cheaterów, znaczy pewnie zostaną zbanowani za tydzień, może dwa, może trzy, ale to jest lepiej, dlatego że już tych trzech cheaterów nie będzie grało, tak, chyba że sobie kupił konta, ale przynajmniej muszą wydać pieniądze do tego CS-a, więc zawsze to jakiś plus, bo ja spędzam sobie 10 minut, tak, a na Overwatchu, a koleś zostanie bana, no i musi już wydać te 10 euro na CS-a. Także słuchajcie, dzięki serdecznie, że obejrzeliście kolejny odcinek, dzięki wam jeszcze raz za 200 tysięcy subów, na pewno na dniach się pojawi jakieś info na YouTube'ach a propos kolejnego streamu, ewentualnie w przyszłym tygodniu, bo nie wiem, czy w ten weekend będę robił najbliższy, czy za dwa tygodnie jakby, tak? Będę robił streama 24-godzinnego, ale coś wykombinuję, słuchajcie, na pewno będą jakieś giveaway ze skinami do CS-a, może jakiś sprzęt, może będę oddawał, mam też parę sprzętu do, trochę sprzętu do oddania wam w jakichś konkursach czy coś, także po prostu na streamie pewnie to będę robił. Także dzięki wam serdecznie jeszcze raz za obejrzenie tego trzeciego odcinka detektywa Izaka, no i cóż, mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku, bo trzeba tych cheaterów przecież wszystkich pobanować. Także dzięki wam serdeczne, do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się ciepło, cześć!